Dzień dobry Państwu. Spotykamy się na kolejnym spotkaniu wokół książek. Tym razem książka Krzysztofa Tura, Kronika życia Michała Bułgakowa. Skąd zainteresowanie tą książką? Przede wszystkim dlatego, że została nominowana do Nagrody Juliusza, więc nagrody dla najlepszej biografii. Pojawiła się tam pośród 5 książek biografii. Dlaczego zainteresowała mnie właśnie ta książka? Po pierwsze ze względu na rekomendację Magdaleny Grochowskiej, którą bardzo sobie cenię. Napisała ona o niej, że jest to fantastyczny, krwisty esej biograficzny o słynnym pisarzu. To również książka o Rosji, którą bolszewizm pozbawia godności. Autor zaś pokazuje, że taka historia może się wydarzyć w każdych czasach. Ale nie tylko. Zainteresowało mnie to, że ta książka pojawiła się wśród książek wydanych przez wielkich, nie bójmy się użyć tego słowa, rekinów rynku wydawniczego. Tę książkę wydała Fundacja Sąsiedzi, o której do tej pory nie słyszałem. Jest to więc książka, która przebiła się przez być może ograniczenia związane z tym, jakie ma małe wydawnictwo. Musi więc być wartościowa. Taka myśl towarzyszyła mi wtedy, kiedy sięgnąłem po tę książkę. Jaka to jest książka? Oprócz tego, że jest to książka gruba, jest to książka, która jest bardzo bogata. Bogata w ilustracje, bogata tekstem, oczywiście jest to około 640-650 stron. Ilustracje są wplecione w tekst, również cytaty. Autor nie żałował nam ilustracji, nie żałował tekstów. Można powiedzieć, że nie dotyczyły go żadne ograniczenia. Postanowił powiedzieć wszystko do końca, treściwie, nie ograniczając się. A więc mamy zdjęcia tego wszystkiego, co mogłoby nam pomóc zrozumieć Bułgakowa. Podróż pociągiem w marcu 1917. Kijów, manifestacja z 2 marca 1917. Otwieramy, na chybił trafił. Zdjęcie Wikientija Wirysajewa, przyjaciela, współautora, z którym Bułgakow tworzył. Ale są również zdjęcia gazet. Są zdjęcia sklepów, zdjęcia ulotek, zdjęcia postaci, plakaty, zdjęcia z przedstawień teatralnych. Kiedy pisze o donosicielach, zamieszcza raporty tajnych służb. Dawno nie widziałem książki tak udokumentowanej. Równocześnie autor tej książki przy takim bogactwie stwierdza, że szczątkowy charakter aparatu, czyli przypisów bibliograficznych, chciałbym wytłumaczyć po pierwsze tym, że nie jest to praca naukowa, a po drugie po to zadałem sobie trud czytania różnych mądrych i głupich książek i artykułów, żeby oszczędzić go czytelnikowi.
różnych mądrych i głupich artykułów, żeby oszczędzić go czytelnikowi. Już to zdanie pokazuje, jak bardzo krwisty, jak to określiła Magdalena Grochowska, jak bardzo soczysty jest język Krzysztofa Tura. W pierwszej chwili pomyślałem, że jest to jakaś forma arogancji, bo dlaczego, żeby nie mógł zamieścić odnośników i źródeł, z których korzystał. A z drugiej strony pomyślałem, że byłoby to być może kolejne 100 stron. A równocześnie pomyślałem, że przy tym ogromie pracy, którą odnalazłem w tej książce, być może zabrakłoby mi osobiście życia, aby te wszystkie fakty sprawdzić. Więc być może autor ma rację. Autor odkrywa Bułgakowa na różnych poziomach. Można powiedzieć, że przedstawia go z wielu różnych stron, naświetla jego postać. Zajmuje się często drobnymi szczegółami, czy coś się wydarzyło, czy nie. Przede wszystkim zaczyna od przywrócenia rosyjskiej wersji słowa, nazwiska Bułgakow. Przyjęło się mówić o Bułhakowie, jest to taka zukrainizowana forma nazwiska, ale przecież tak jak autor tłumaczy, w tej książce występują bowiem inne osoby o tym samym nazwisku. Nie tylko krewni pisarza i powstaje problem, czy jego nazwisko pisać nie wiadomo czemu inaczej, gdyż wszyscy inni są pisani właśnie Bułgakow, a nie Bułhakow. Czy zniekształcać wszystkie? Po namyśle wybrałem trzecie wyjście, przywracając pisownię prawidłową, obowiązującą na całym świecie, poza Polską, oczywiście do dziś. Dlaczego warto tę książkę obejrzeć? Dlaczego nie tylko obejrzeć jej ilustrację, dlatego warto ją czytać? I czytać ją spokojnie, powoli, delektować się nią. Nie tylko dlatego, że odkrywa Bułgakowa jako autora nie tylko książki Mistrza i Małgorzaty. Odkrywa całą jego twórczość, pokazuje ją, często ją analizuje. Ta twórczość to przecież Biała Gwardia, Psie Serce. To wiele sztuk teatralnych, które Bułgakow napisał, które były wystawiane, takie jak Dni Turbinów, Mieszkanie Zojki, Bieg i dziesiątki tych sztuk, które pisał, również libret operowych, które nie były wystawiane, których zabraniano wystawiania. Bo okazuje się, że były to czasy, których najwyższa władza partyjna i państwowa decydowała o tym, czy jakaś sztuka ma się ukazać. Bolszewicy tak wielkie znaczenie przykładali, wiązali ze sztuką, z literaturą, że rezerwowali dla siebie decyzję, czy dana sztuka może się ukazać, czy nie. Wyobraźmy sobie dzisiaj taką sytuację, że premier państwa decyduje o tym, czy jakaś sztuka w teatrze się ukaże lub nie. A wtedy było to na porządku dziennym. Były to czasy ciekawe, okrutne, pełne niezwykłych sytuacji, groźne, zabójcze dla niektórych. I Krzysztof Tur pokazuje nam Bułgakowa poprzez te czasy. On wszędzie tam, gdzie dla zrozumienia postawy pisarza jest potrzebne pokazanie otoczenia, w którym żył, sytuacji politycznej, która się wydarzała, wszędzie tam zabiera głos. Wszędzie tam pokazuje te mechanizmy. Potrafi pokazywać listy płac, ile kto zarabiał, ile pieniędzy otrzymywał Bułgaków, ile gram
chleba otrzymywano na kartki w Smoleńsku, a ile w Moskwie. Bułgakow był znany, jest znany przede wszystkim dla nas z Mistrzej Małgorzaty. Ale jak pięknie na wstępie pisze autor, prawdziwe życie Michała Bułgakowa zaczęło się właściwie w roku 1966. W 26 lat po śmierci, kiedy opublikowano pierwszą wersję Mistrza i Małgorzaty. Z roku na rok rosła światowa sława pisarza, o którym niewiele wiedziano, albowiem za swego ziemskiego życia wegetował na marginesie radzieckiej literatury i szerzej znany był jedynie jako autor popularnej sztuki Dni Turbinów. Nikt się nie zajmował studiowaniem jego biografii ani twórczości. Wydawało się, że zapomniany pisarz zniknie z tego świata, jakby go nigdy nie było. Obserwujemy życie Bułgakowa od jego narodzin aż do śmierci. Ale nie to będzie treścią moich myśli. W końcu jest to cykl Filozof czyta. Oczywiście Krzysztof Tur w swojej książce, bardzo podoba mi się radykalizm jego języka. To, że potrafi nazywać kłamstwo kłamstwem, głupotę głupotą. Jego radykalne i ostre sądy wydają się być uzasadnione. Ja nie potrafię stwierdzić, czy ma rację. Nie posiadam jego wiedzy. Ale to, co mówi, jest bardzo przekonujące. Choć Krzysztof Tur mówi, że pisze, że żadnej rezonerskiej filozofii w utworze Bułgakowa nie ma, to przecież on sam w jakimś sensie zajmuje się tą filozofią. Przeczytam fragment o formie. Są to osobiste rozważania autora. Autor często wplata swoje własne przemyślenia. Przemyślenia związane z życiem Bułgakowa, ale również z czasami, w których przyszło mu żyć. Przeczytam o formie. Niezależnie od tego, czy jest to obraz, symfonia, czy dzieło literackie, zła forma nie zawiera i nie może zawierać żadnej treści, żadnego składnika filozoficznego, a jedynie trywialny banał, pseudofilozoficzny truizm. Nazywa się to kiczem, albowiem treścią i składnikiem filozoficznym dzieła sztuki jest sama forma. Ponieważ człowiek poznaje cokolwiek, jeżeli w ogóle poznaje, wytłuszczone tylko przez formę. Jeżeli ktoś chce zaspokoić się zrozumieniem istotnej treści dzieła sztuki, musi szukać jej poprzez formę, a nie poza nią. Te bezpośrednie wrażenia Igora Winogradowa, tu powołuje się na autora, jemu samemu wydające się powierzchownymi i nieważnymi, i tu Krzysztof Tur się z nim zgadzam, są jedynymi istotnymi spostrzeżeniami, jakie mogłyby się stać punktem wyjścia do zrozumienia czegokolwiek i wyjaśnienia tego innym. A tylko poprzez wrażenia wywierane przez formę dzieła można starać się zrozumieć jego istotną treść, ponieważ żadnej rezonerskiej filozofii w utworze Bułgakowa nie ma. I kolejna wypowiedź. Zacytuję, abyście Państwo poczuli to, co w tej książce jest jej wartością dodaną. To są przemyślenia, rozważania człowieka mądrego, bo trudno mi się z tymi rozważami nie zgodzić. Problem interpretacji powieści, cudzysłów, co artysta chciał przez to powiedzieć, polega na usiłowaniu dopasowania tego, co w niej jest, do znanych interpretatorowi szablonów, protez myślowych, zwłaszcza literackich, wyjaśnienia wszystkiego przy pomocy jednego, możliwie prostego schematu. Jednak w jakikolwiek szablon, by tego nie wepchnąć, zawsze coś wystaje.
To jest właśnie znamieniem autentycznego, wielkiego dzieła sztuki. Kolejne rozważanie Krzysztofa Tura, jego polemika. Z największym upodobaniem cytuje się złotą myśl Bułgakowa, jedną z najbardziej znanych, że rękopisy nie płoną, chociaż ten efektowny bon mot jest absolutnie fałszywy. Płoną i nawet diabeł nie potrafi tego zmienić. Ale tego rodzaju aforyzmy Bułgakowa zasłaniają to istotne przesłanie, które wyraża powieść. Nic w życiu, nawet samo życie, nie jest warte całkowitego poświęcenia poza dziełem twórczym, nawet jeżeli ponosi się klęskę. Można powiedzieć inaczej, że największego poświęcenia warta jest prawda, nawet przez duże P, ale to tautologia, albowiem to, co nie jest prawdziwe, nie jest twórcze, a wielkie dzieło sztuki zawsze jest prawdą. Krzysztof Tur przedstawia nam prawdy filozoficzne tak naprawdę. Tak prawdy tak naprawdę. Kolejny cytat dotyczący ustaw. Na pewno go zaraz znajdę. Książka jest wielka, więc trzeba... Który pokazuje, jak bardzo bliski naszym czasom są te czasy z początku wieku, albo inaczej mówiąc, wszystko to, co wtedy się wydarzyło, może się wydarzyć również dzisiaj. Ono się również dzisiaj wydarza, w innej skali, w innym otoczeniu. Inni są ludzie, inna jest cywilizacja, ale to, co się między nimi dzieje, jest być może to samo. O ustawach. Wiemy, że rządzący wciąż uchwalają jakieś nowe ustawy. I tutaj Krzysztof Tur powołuje się na cytat z Gustave Le Bon. Ciągłe tworzenie z iście bizantyjskim formalizmem ustaw i ograniczających przepisów, ujmujących i kierujących najdrobniejszą czynnością człowieka, zacieśnia coraz bardziej sferę, w której obywatel może się swobodnie poruszać. I w rzeczywistości, która otaczała Bułgakowa, ten biurokratyzm doszedł do wyolbrzymienia niesamowitego. Społeczeństwa opanowało dziwne złudzenie, że tworzenie coraz to liczniejszych ograniczeń przyczynia się do rozwoju wolności i równości. W imię tego złudzenia narody nakładają na siebie z dnia na dzień coraz silniejsze okowy. Przyzwyczajają się dobrowolnie do chodzenia w jarzmie, wyzbywają się wszelkiej samodzielności i energii, aż zamienią się w niezdolne do oporu automaty bez woli i siły. Czy nie jest to w jakimś sensie diagnoza naszej rzeczywistości? Kronika życia Michała Bułgakowa, znanego najbardziej z książki Mistrz i Małgorzata. A to ma być analiza filozoficzna. Przywołajmy więc tę słynną rozmowę Piłata z Jeszuą. Piłat pyta, co to takie istina, co to jest prawda? Jeszua odpowiada mu, że prawda polega przede wszystkim na tym, że boli cię głowa. Będę parafrazował, że jesteś samotny, że powiesz, że jedyną bliskość, jaką odczuwasz, zachowałeś dla swojego psa, że często myślisz o śmierci, o tym, aby tą śmiercią zakończyć swoje życie. Więc można powiedzieć, że Jeszua pokazał Piłatowi, który oczekiwał wypowiedzi filozoficznej, że prawda jest w egzystencji, w codzienności, prawda jest w tym, jak my żyjemy, jak przejawia się nasze życie. Można by parafrazując to pytanie, i być może takie pytanie sobie zadał Krzysztof Tur, pisząc tę książkę, jaka jest prawda o tobie?
Michału Bułgakowie. Jakie są jego odpowiedzi? Odpowiedzi na temat prawdy, bo okazuje się, że prawda jest tym, co najbardziej Krzysztofa Tura boli. Stąd jego nieustanne polemiki z bułgakowiedami lub bułgakologami, którzy fałszują historię jego życia, którzy starają się upiększać ją, dostosowywać do mitologii, którą tworzą, usprawiedliwiać go. Uważają, że skoro napisał genialne dzieło, to wszystko, co czynił, powinno być genialne i bohaterskie. Całe jego życie powinno być formą życia świętego. Kanonizują go wbrew temu, co tak naprawdę się wydarzyło. Fałszują list do jednym z tych postaci, która to robi, jest Helena. Helena, która jego żona, ta, która z jednej strony sprawiła, że dzieło mistrza Małgorzata po śmierci Bułgakowa mogło się ukazać, ale równocześnie, i tu cytat, który pokazuje pewną radykalność ocen. One się wydają być uzasadnione. Mnie się to podoba, ta radykalność ocen, to nazywanie, to przywrócenie słów, które mówią o kłamstwie, o mistyfikacji, o fałszowaniu. Nie ma mijania się z prawdą, niezgodności. Te stare polskie słowa, które pokazują na to, co nie jest zgodne z prawdą, mają swój ładunek negatywny. Krzysztof Tur używa ich bardzo często. Cytuję. Heleną Bułgakową kierowało nie tyle umiłowanie prawdy, ile próżność i przekonanie, że jej obowiązkiem wobec zmarłego męża jest idealizowanie go i samej siebie i przedstawianie nie tyle w lepszym świetle, ile wręcz w aureoli. Do tego dochodzą warunki, w jakich udzielała tych informacji, konieczność ukrywania nieprawomyślnych okoliczności i retuszowania politycznego portretu męża. Wszystko to wywarło fatalny wpływ na kształt kanonicznych biografii, będących podstawą wszystkich popularnych, w tym podręcznikowych, opracowań, ponieważ w bułgakologii nie jest przyjęte kwestionowanie, czy choćby sprawdzanie czegokolwiek, co powiedziała lub napisała monumentalna wdowa. Ta złośliwość, ta ironia Krzysztofa Tura, ona bardzo przypomina ironię i poczucie humoru samego Bułgakowa. Zaskoczyło mnie to spostrzeżenie, że niektóre z tych tekstów w tej samej książce Bułgakowa i Krzysztofa Tura zawierają podobne ironiczne, podobne żartobliwe, podobne podejście z dystansem do rzeczywistości. Krzysztof tu uczył się prawdopodobnie od swojego mistrza. Ta książka świadczy o tym, że przebywał z nim przez wiele, wiele lat. I dalej o roli Heleny Bułgakowej. Falsyfikowała własny dziennik, który po prostu przestał być dokumentem, co raczej świadczy o czymś wręcz przeciwnym niż o bezgranicznym szacunku dla rękopisu jako dokumentu. A więc fałszowanie, falsyfikowanie. Tak samo Krzysztof Tur uważa, że falsyfikuje, okłamuje zeszycik, który brulion niedokończonego utworu do tajemnego przyjaciela. Wdowa przypisuje go sobie, że był tym tajemniczym przyjacielem, była ona. Krzysztof Tur udowadnia, iż w gruncie rzeczy jego tajemniczym przyjacielem był on sam. Rękopis nie jest adresowany do tajemnego przyjaciela, jak uważa Czudakowa, jedna z bułgakowiedów, tylko po prostu nosi taki roboczy tytuł. Jest to początek nowego dzieła.
Podobnie sfalsyfikowany jest list do rządu ZSRR. Nie będę już tutaj rozwijał krytyki, którą Krzysztof Tur dokonuje, nazywając sformułowania, które są tam zawarte, twórczym bełkotem, grafomańskim stylem, stwierdza, że Bułgakow nie mógł czegoś takiego napisać. Gdyż człowiek, który napisał, był niezrównoważonym umysłowo łgarzem, pyszałkiem, demagogiem i bufonem. Gdyby to on napisał, zasługiwałby na takie określenia. Dlatego ten tekst jest według niego sfałszowany. Kolejne sformułowanie. Falsyfikatorzy dokumentów historycznych w Rosji mają bardzo niskie mniemanie o inteligencji zarówno szarych obywateli, jak i badaczy, którzy to łykają jak ostrygi. Bardzo dobrze się czyta tę książkę ze względu na jej soczystość, na ten styl, łyka się jak ostrygi. To się naprawdę świetnie, ciekawie czyta, choć ma to bardzo dużo stron. Powtórzmy pytanie, jaka jest prawda o Michale Afanasiewie? Po kolei, jaka jest ta prawda? Wybrałem kilka odpowiedzi, oczywiście książka zawiera ich dużo więcej, ale Bułgakow był człowiekiem znającym swoją wartość, ale nie pyszałkiem. Kolejne sformułowanie. Kolejny raz przekonujemy się, że pieniądze rzeczywiście nie trzymały się Michała Afanasiewicza. I to nie trzymały się go całkiem pokaźne kwoty. Wcześniej Krzysztof Tur wylicza jego zarobki, ile zarabiał. Były to naprawdę duże kwoty w stosunku do tego, ile zarabiali inni dookoła. A mimo to Bułgakow, cytuję, zwrócił się do czerwonego dyrektora Gajca z prośbą o wypłacenie 1000 rubli. I to jest dosyć właśnie takie ironiczne, żartobliwe sformułowanie, żeby nie musiał odrywać się od pracy, chodząc po mieście w poszukiwaniu pieniędzy, po znajomych pożyczać. Ten humor, to podejście ironiczne sprawia, że to się naprawdę świetnie czyta. Ale równocześnie Krzysztof Tur nie unika takich historii z życia Bułgakowa, które świadczą o nie tylko o jego ekstremalnym egocentryzmie, ale także o pewnej oschłości, wręcz obojętności wobec ludzi, nawet mu bliskich. Chodzi o złożenie kondolencji dla Gorkiego wobec śmierci jego w podejrzanych okolicznościach, jego syna Maksyma Pieszkowa. Bułgakow nie złożył mu tych kondolencji, bo na jeden z poprzednich listów, który napisał do Gorkiego, ten mu nie odpowiedział. No, wygląda to na małoduszność. Ale oczywiście nie znamy wszystkich okoliczności. Dlaczego Krzysztof Tur zastanawia się, jak to się stało, że Michał Bułgakow mógł pozostać sobą. Mógł pozostać sobą, a przy tym nie zostać zesłanym na Syberię albo nawet rozstrzelanym, jak wielu jego znajomych. Krzysztof Tur odpowiada na to. Był dosłownie w sensie psychicznym artefaktem umarłej epoki i nigdy nie zdołał przystosować się do nowych warunków, przyjąć je jako swoje środowisko.
To nie była kwestia poglądów politycznych, przełamania świadomości, jakiejś opozycji wobec ustroju, nienawiści do bolszewików, tylko wręcz fizjologiczne nieprzystosowanie do tych codziennych warunków życia, w jakich musiał egzystować i tworzyć. Bardzo ciekawe sformułowanie. Był reliktem epoki drobnomieszczaństwa, uwięzionym na zawsze w lodowcowej epoce dyktatury proletariatu. Co jeszcze o nim się pisze? Spiski wrogów. Okazuje się, że Bułgakow tworzył z wielką skrupulatnością, układał tak zwane spisy swoich wrogów. W archiwum pisarza pozostało kilka takich spisów liczących kilkadziesiąt nazwisk. Komentarz Krzysztofa Tura. Bułgakow rzeczywiście często nie wybaczał, co nie jest zaletą, tylko wadą. Ale taki miał charakter, jak to bywa z egocentrykami przewrażliwionymi na własnym punkcie. Nabywał wobec swoich krzywdzicieli głębokiej niechęci, której nie chciał i nie potrafił przełamać. Jednak równocześnie obca była mu podła mściwość, która cechuje ludzi nieskazitelnych moralnie. Zwykli oni piętnować wszelki występek, pobudzanie zajadłą nienawiścią, która rośnie tym bardziej, im dłużej muszą maskować się przed światem. Skąd my to znamy? Dalej. Albowiem nie ma ludzi nieskazitelnych moralnie. Jeżeli za takich się uważają lub są uważani, oznacza to, że są hipokrytami. Cudzysłów, jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy, powiedział święty Jan. Dlatego obłuda jest rodzoną siostrą moralności. I jak tu nie kochać Krzysztofa Tura za takie sformułowania, za taki osobisty stosunek do swojego bohatera. Michał Bułhakow przez wiele lat nie mógł doczekać się wystawienia swoich sztuk. Pisał je, ale wciąż ich zakazywano. Stworzyła się wokół niego taka kamienna ściana, pewien ostracyzm. Co chwila pisał kolejne sztuki, zamawiano je u niego, ale ciągle były zdejmowane, ciągle pojawiały się zakazy, ciągle nie były dość prawomyślne. I to, za co nie były prawomyślne, wciąż się zmieniało. On starał się przełamać te lody, przełamać te bariery, te granice. Z jednej strony zadzwonił do niego Stalin i ten telefon sprawił, że był w pewnym sensie chroniony. Stalin bardzo często, kilkanaście, może kilkadziesiąt razy chodził na przedstawienie Dni Turbinów. Stalin interesował się wieloma autorami. U Bułgakowa, gdy pisał te kolejne sztuki, w tym sztukę również Batumi, która była historią młodego Stalina. On przedstawił go jako człowieka, jako młodego człowieka, który wtedy niczym się nie wyróżniał, a przecież został wodzem wielkiego państwa. Wtedy towarzyszyło mu, i cytuję tutaj, marzenie o tym, że tyran w końcu roztoczy nad Bułgakowem opiekę i przywróci go do życia. I to marzenie stało się jego skrytą obsesją, całkowicie oderwaną od rzeczywistości. Przecież zadzwonił, obiecał, kilka razy uratował jego sztuki, przywrócił Dni Turbinów, które były pozwalano na ich wystawienie, raz zabraniano ich, podobnie jak w mieszkaniu Zojki. A więc w jakiś sposób ceni jego twórczość. Bułgakow wciąż liczył na to, że kiedyś zadzwoni, że kiedyś przełamie się ta
Ta zmowa milczenia wokół niego, ta sytuacja jak z Kafki, absurdalna, że wciąż coś pisze. Wszyscy się nimi zachwycają i potem tymi sztukami, potem nagle znikają i sztuki nie są wystawiane. I ta niemoc, to wieloletnie, ta wieloletnia niemożliwość wystawienia tych sztuk przygnębiała go. Kolejna informacja o tym, kim był, jaka jest prawda o Michał Bułgakowie dla Krzysztofa Tura. Bułgakow nie był mistykiem. Mistrzej Małgorzaty napisał człowiek niewierzący, w znaczeniu niepraktykujący, niecerkiewny, jak mówią Rosjanie. Nie sądzę jednak, by można było nazwać Bułgakowa ateistą, to znaczy człowiekiem odrzucającym Boga. Kwestia istnienia czy nieistnienia Boga jest taką samą tajemnicą dla wierzących, jak i niewierzących. Różnica polega na tym, że ludzie wierzący przyjmują w myśleniu o rzeczywistości stereotypy dogmatu wiary, a ludzie niewierzący inne świeckie stereotypy. Znów Krzysztof Tur przedstawia pewną swoją wizję rzeczywistości. Wszyscy funkcjonujemy w ramach jakichś stereotypów i w ramach takich stereotypów funkcjonował również Bułgakow. Co do nieudanych dzieł, Bułgakow nie tworzył tylko udanych, wybitnych dzieł. Trzeba jednak uznać fakt za fakt. Bułgakow nie przebywał nieustannie w stanie boskiego natchnienia i nie tworzył wyłącznie arcydzieł. Natomiast ostatni okres życia w połowie stracił na chałtury pisane z dwóch powodów. Dla kawałka chleba i w nadziei, że może choćby przez tę ciasną furtkę uda mu się wyjść na świat Boży. Jaki był stosunek do Stalina, na którego telefon, na którego spotkanie czekał, wiązał z tym spotkaniem, z tym telefonem nadzieję, że będzie ten punkt, obsesyjnie na to liczył, który sprawi, że jego sztuki będą wydawane, że jego sztuki będą grane, że jego dzieła będą wydawane. Cytuję, są świadectwa, że wyrażał się o wodzu z respektem, ale satyryczny dystans, jakim go traktował, niezupełnie zgadza się z pojęciem fascynacja. Natomiast nie ma wątpliwości, że wiązał z nim swoje, być może irracjonalne już wtedy, nadzieje. Ale nadzieja nie jest racjonalna. Ciekawe są te sformułowania filozoficzne, można powiedzieć, Krzysztofa Tura. O donosicielstwie. Bardzo ciekawe. Dziś Bułgakowiedzi tropią donosicieli w otoczeniu Bułgakowa. Powiem tylko tyle. O wiele trudniej byłoby im znaleźć kogoś w tym otoczeniu, kto nigdy nie doniósł. Może nawet nikogo takiego by nie znaleźli. Przy czym trzeba pamiętać, że donos nie był czymś nadzwyczajnym i nie oznacza od razu rozstrzelania czy łagru, jak dziś wyobraża sobie publiczność. Trudno było się dalej od tego uchylić, tak samo jak trudno było się uchylać od pracy. Ten, kto uchylał się od pracy, był powszechnie uważany za pasożyta. Kto uchylał się od donosicielstwa, za wroga i szkodnika wredziciela. Krzysztof Tur w swojej książce pokazuje nam naprawdę Bułgakowa w jego środowisku, Bułgakowa prawdziwego, żywego, Bułgakowa wraz ze swoimi przyjaciółmi, Bułgakowa, który walczy o to, aby jego sztuki się ukazały, Bułgakowa otoczonego ludźmi, otoczonego namiętnościami, otoczonego śmiercią. Wielu jego znajomych, przyjaciół
umarło, zginęło, zostało rozstrzelanych. Głównym pragnieniem Krzysztofa Tura wydaje się, bo poświęca temu ostatnie słowa, jest prawda, ta prawda, którą pytał Piłat Jeszuę. Gdyż przecież pisze, pora skończyć z tą mitomanią na temat Bułgakowa. Żeby umiejscowić Bułgakowa w przestrzeni jego epoki, trzeba sięgnąć do źródeł nieodnoszących się bezpośrednio do niego, czego bułgakowiedzi nie czynią. Czyni to Krzysztof Tur. Ta ucieczka od rzeczywistości, tutaj ci bułgakowiedzi są dla niego przykładem tego, czego nie akceptuje w rzeczywistości, która nas otacza. Cytuję dalej, bo jest to ważne zdanie, którym będziemy pewnie kończyć. Ta ucieczka od rzeczywistości nie jest objawem jakiejś specyficznej choroby dręczącej bułgakologię, ale tylko cechą epoki, uciekającej od trudnych tematów w sferę banału i posługującej się nagminnie protezami myślowymi, uważanymi dziś za doskonalsze niż ten ułomny organ, który wyposażyła człowieka natura. No myślę, rozum. Jak go nie lubić, Krzysztofa Tura, za takie sformułowania. I na koniec. To, co miałem na ten temat do napisania, napisałem. Co miał powiedzieć, powiedziałem. Skąd my to znamy? I dlatego naprawdę warto przeczytać książkę Krzysztofa Tura, Michała Bułgakowa. Robiłem to z dużą przyjemnością, można powiedzieć, że wręcz namiętnie. Dziękuję.